Także widzisz, jak to Biblia, jak to dobrze Biblię czytać sobie. Znać jak znać, ale w ogóle żeby czytać, ale ludzie nie będą czytać, jak nie posmakowali tego. No to przecież specjalnie te kościoły zrobiły Biblię w łacinę, w jakąś taką relikwię, żeby to było takie zbyt święte dla ciebie, rozumiesz? No. Zbyt święte dla ciebie. No. Także widzicie państwo. O, tu masz takie relikwie, proszę państwa. No. Ania Rubik. Takie mamy relikwie srebrne. Państwo zobaczą, że nawet z tej naszej krówki nie widać. Nawet bardziej widać jeszcze, proszę państwa, Koncita przebija, prawda, za krówki. Że ta krówka to jest jasna, ale to raczej jej nawet nie widać, państwo zobaczą. Ta szarzyzna, te relikwie takie. No. Także proszę bardzo do podziemi chodzić korytarzami ziemi, szukać zbawienia, proszę państwa. Gdzie tam jaki potwór i strzelić w niego. I wtedy smrucz. No. A ci mówię, jak te moherowe, jak one by usłyszały tu słowo Boże, Biblię, to jak one byłyby wściekłe. Same są w ciemnocie. Tak. Pogrążone, więc co tam przy nimi w ogóle przejmować? No. Właśnie. No to dlatego te święta to nawet tam pod gitarą nie stoją. Pomiędzy Warszawa Centralna, ci święci. Nawet nie stoją, bo przecież wiadomo, że to, co oni tu wyprawiają. Teraz już się będą kłócić, bo to, wiesz, nachlali się. I chytrość ta będzie z nich się dalej zmagała. Nachlali się i ta chytrość będzie się zmagała, a jakże nie, a jakże nie. Typowe faryzeuszostwo, nic więcej. Także proszę państwa, nachlali się i teraz będą się bić. Już tu karetka jechała, bo już tam, wiesz, ość komuś poprzek w kichach stanęła i nie mogła przejść. Nie, to już żałosne. No. O, Google Plus. Ja powoli była. Także państwo zobaczą. Bo mi się to zacina i dlatego... No. Ale patrz, że słońce wyszło. Zacina mi się to no. Sensibie, bo tu jest przeciążona pamięć. No ale trudno, no poczekać trzeba. Bo to długo, że bardzo trwa te przestawianie tego wszystkiego, no ale trudno, ja mam taki kompetencji po raz. W innym to by się automatycznie Google Plus otwierało. Mm-hmm. Bo widocznie takie, taka jest ilość danych, że pamięć się zatyka pod wpływem tego tysięcy megabajtów, które schodzą z tego Google Plus. Ten komputerek sprzed 6 lat nie jest w stanie w ogóle objąć nawet tego ilości tych danych, które są w Google Plus. Zwyczajnie dlatego. Zaraz już ty możesz siadać, im szybciej siądziesz, tym lepiej, bo ja przynajmniej... Nie, ja leżę teraz, ja śpię. Ale mi chodzi o to, że ja zniknął... Ale jest Google Plus i to zaraz żółte się schowa. Ja teraz czekam na to ładowanie, bo chcę do końca doprowadzić. Proszę państwa, troszeczkę tego rodzynka zjeść słodkiego ze Słowa Bożego. No to jakie to ciekawe, no ale widzicie państwo, potem... To wciąga, niestety, to wciąga. Zaczekać, dlaczego tego, ludzie wybierają, dlaczego? Proszę państwa, bo Słowo Boże, studiowanie? Dlatego, że to wciąga, bo to jest ciekawe. A jaki jest sens tego życia? A co czeka nas w przyszłości? A co tam w tej Biblii przepowiedziane? A co świadczy o prawdziwości Biblii? A dlaczego ona jest Słowem Bożym? A czy masz jakieś dowody, że to jest Słowo Boże? No to właśnie dlatego są argumenty. Tylko trzeba to czytać. A samo nie przyjdzie, proszę państwa, w takie cuda proszę nie wierzyć. To jest normalnie wypracowane własną twoją ręką i też proszę tam nie wierzyć, że albo będziesz zbawiony, albo nie, w strachu żyć. Nie. Jak człowiek jest z Panem Bogiem, to nie ma się czego bać. Jak człowiek jest dobry, ma serce, to nie ma się czego bać. No bo jest jeszcze inna sprawa, że ci, którzy nie mają serca, to w ogóle się niczego nie boją. Ci, co nie mają serca, to są bardzo nisko wykształceni, bo dlatego, żeby mieć te wielkie serce, trzeba mieć kolosalną wiedzę. Poza tym znać literaturę obcą, znać, wiesz, języki. Znać no tak. A takich prymityw on uważa, że są cały świat za nogi. No tak. Dlatego tak, co oni pewni siebie są te chamy.
Tak, robią swoje, a potem myślą, jak gdyby co, to pogotowie, Matka Boska im pomoże, bo tak, chlają, srają, kopcą, denaturaty, kłócą się, wrzeszczą, no całkiem jak te świnie. No, także proszę jeszcze zobaczyć, jeżeli jest ta wystawa na Podkarbińskiej 2, artyści fińscy wymalowali piękne świnie, proszę Państwa. I oni tu specjalnie przyjechali do Polski, żeby te świnie pokazać. Czy to nie jest, proszę Państwa, jakiś koń trojański tutaj na Pradze Południe u nas, w katolickiej Polsce, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem, czyli pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją? Czy to nie są te świnie, proszę Państwa, jako parodia całej, no, tej rzeczywistości, tego wszystkiego, co tutaj ma miejsce? Właśnie, to chyba bardzo oddaje sedno sprawy. No to proszę bardzo, Galeria Podskarbińska 2, ja myślę, że jest czynna, no, Dom Kultury, przepraszam bardzo, w czasie świąt, to chyba łaski nie robi, jak Dom Kultury jest czynny, prawda? No, także zapraszamy Państwa wszystkich do reklamy, no. I artyści fińscy i całe to atelier. No. Teraz nie, nie, to przecież jak komputer, to i tak się nie, siedzi. Nie, ale chodzi o to, że no. Ja się o, o, jest, sobie... ona, jest, jest, jest. Żebym ja się szybko Lina, sobie... witamy Linę. Także Państwo zobaczą. A tu się coś gotuje. No, bardzo dobrze się gotuje. Poczekaj, zrobimy tak. Także proszę Pani, im szybciej tak. Ja opuszczę tam ten tak. Przybytek, tym lepiej dla mnie. Dlatego, że to jest po prostu straszne to siedzenie. A potem ani jeść, ani pić, tak. Ani nic. Dlatego, że człowiek nie jest z kalorii wyzwolony. A z kolei nie ma takiego... Także widzicie Państwa, człowiek nie do żarcia stworzony, nie. Tylko do duchowego oczywiście. Jedzenia. Może do nic duchowego. Nie, nie wiem, czy ty wiesz, że ludzie mogą nic nie jeść, cały dzień. Także nic się nie stanie. Poprawkę wniosłam. Nic no, się nie stanie. Do duchowego, człowiek żyć ma duchowo, proszę Państwa, tak, a nie żeby żreć, ale żeby chleć. Ale powietrzem się obzywiał. No. Nic się nie stanie. No Jezus 40 dni i nocy nic nie jadł tak. Przecież. Dlaczego? Był tak skoncentrowany duchowo. Nie trzeba było. A no właśnie. Co to znaczy, że człowiek, także dzisiaj człowiek duchowy. Tak. Także dzisiaj jeszcze... to można powiedzieć, proszę Państwa. Nie, powoli to się zmienia nie potrzebuje, ku bardzo wielkiemu pozytywowi, dlatego że coraz więcej ludzi jest uświadomionych. Tak. Człowiek duchowy nie potrzebuje żreć ani chleć. Słuchaj, on się odżywia powietrzem i wodą. Powietrzem, tak. Ze strumienia, nic więcej. Nie potrzeba mu tego świństwa w postaci pokarmu. Tak, oczywiście. Dziękujemy Ci, ukochana Matko Boska i Tobie Boże, za te cuda natury, które nam oświadczyłeś i darowałeś. No, oczywiście. Boże, jaka ta Warszawa malutka, jest taka wiejska. No malutka, bo to jest przecież, wiesz, katolicka wiocha prowincjonalna. Ale jak można było tak... Pomiędzy wschodem tak, i zachodem, tak tragicznie zahamować rozwój miasta. No, jest... Malutka jest. No ale jak można tak zahamować sztucznie rozwój tak, miasta? Tak, co to? Urbanizacja wtedy jest niższa. 2,5 miliona i 3,4 tusto. No to jest to jest nie. Do 34 Konurbacja ma 2 miliony 800 tysięcy. Ciudame Mexico. Na przykład no, czy to jest milionów, to tam. No, Boże. Mało tego, 300 km na no, 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 no. I akurat no. U nas jest 30, 10 razy dłuższa. Oczywiście. Szokę. To jest szokę. I to jest jeszcze sfera hiszpańskiego języka. No, taka potęga no, jest no. Na terenie kultury tak. Hiszpano-amerykano. Oczywiście. Także język hiszpański to jest potęga. Jeżeli no. 30 milionów Ciudad de México. Tak. Z taką ilością infrastruktury jeszcze rozmawia w jedynym, powtarzam to trójkrotnie, tak. Języku boskim, czyli hiszpańskim, bo to Bóg go stworzył. Aha. No więc niestety to zaczyna bardzo dużo dawać do myślenia, tak. Czym jest ta cywilizacja hiszpańskojęzyczna. Oczywiście. Czym niestety Polaczki o tym nie wiedzą. Polaczkowi się wydaje, że cały świat do niego należy. Niestety właśnie. Tak nie jest. Mhm. Jego osiągnięcia są bliskie zeru.
sensie technologii, techniki oraz rozbudowy nawet miast. Tak. Poza tym dzienniki w Ciudad de México typu Excelsior albo El Mercurio mają poza ciebie po kilogramie. Tak. Bo jest tak straszna ilość różnych wydarzeń na terenie tego koszmaru 30-milionowego. Także słuchaj, i tam są ogłoszenia właśnie jeszcze i tak dalej. Wyobraź sobie gazetę wyborczą codziennie, która ma kilo wagi. No. O to chodzi. I ty tam zawsze pracę znajdziesz, bo jak masz 50 tysięcy ogłoszeń o pracę, no to chyba znajdziesz tą w końcu robotę, nie? Oczywiście. A tutaj gdzie? No. Tu na przykład, dlaczego tutaj w ogóle pracy nie ma? Bo tu jest za mało ludzi, za mało firm, no zwyczajnie, no. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego w Polsce jest takie bezrobocie. No dlatego, że te miasta są nierozbudowane. Weź teraz tutaj włącz ten TT Google, bo tu jakieś, wiesz, weszło. Czekaj, chwileczkę, zaraz moment. Po prostu, wiesz, weszła kobieta pewna i to wyłączyło się tę kobietę, bo ja nie chcę tej kobiety. No dobra, ale to, wiesz, tak. No nic się nie stało, ale... Chwileczkę tylko, bo tam zaraz, bo tam się... Goda, no, goda, no akurat herbatkę. Dobra, zaraz chwileczkę. Co zrobię? Moment, właśnie, panu, akurat panu, herbatkę zrobię. Bo on jest przeciążony, ten komputer, dlatego on psuje. Nie, tylko ta kobieta weszła. Jakaś kobieta ładna, no ale wiesz, my nie chcemy, żeby ona weszła, tylko ją popieramy, tą kobietę, łapką, prawda? A ona tu już się chrzaniła, bo to, teraz to bardzo chętnie. A jeszcze ona ma, proszę ciebie, obserwatorów 20 ileś tysięcy. To ile ona musiała się tą łapką namachać sama, żeby sobie wpuścić tych ludzi. 21 tysięcy. Ale nie usuwaj nic, dlatego że jak będziesz usuwał, to tak, awarie będą powstawały, wiesz? Rozumiesz? Bo nie ma takiej pamięci do usuwania. Także słuchaj, grubasie, Krzyśku, tu nic nie rusuje. A coś ty, ten gruby Krzysia, tam się w ogóle na niczym nie zna, on tam szuka tej. Nie, jakieś... to są prymitywni ludzie, słuchaj, to są w ogóle jakieś wygierdki mam tam. Muzyki szuka i ja nie wiem, czy on jeszcze tę muzykologię studiuje. Żeby on studiował, to on byłby zajęty, wiesz, pewnie go by walili z tej muzykologii i tak po tych bibliotekach lata. A tutaj jest danych, już sam fakt, że cleaner tak powoli działa,